Znajdujemy się w Strzakłach na budowie Centrum Aktywności Lokalnej. Budynek, tak naprawdę cała inwestycja rośnie w oczach od naszej ostatniej wizyty na wiosnę. Myślę, że zmiany są znaczące. Prace powoli wykończeniowe tutaj widzimy po prawej stronie są realizowane. Co nas tutaj czeka w Centrum Aktywności Społecznej? Będzie to takie miejsce spotkań dla lokalnej społeczności, miejsce, w którym będą się mogły odbywać różnego rodzaju warsztaty, zajęcia od dzieci poprzez dorosłych w średnim wieku, aż po seniorów. Myślę, że tutaj nasze stowarzyszenia i spółdzielnia socjalna aktywną ofertę zajęć na pewno nam przygotują. Co więcej, będzie to też miejsce, w którym będziemy mogli przyjąć gości, turystów odwiedzających naszą gminę. Będzie miejsce, w którym będą mogli oni przenocować. Kuchnia, która będzie cały ten obiekt obsługiwała. Także pod względem walorów turystycznych myślę, że również tutaj zyskamy. Tyle pan wójt, a teraz pozwolisz panie wójcie, że jeszcze przekieruję kamerę na jedno fajne miejsce. Też to jest część oczywiście całego centrum. Mowa o tym amfiteatrze. Co byś powiedział panie wójcie na ten temat? Zgadza się. Nareszcie na terenie gminy doczekujemy się miejsca w plenerze gotowego, przygotowanego, w którym będziemy mogli realizować różnego rodzaju koncerty, inscenizacje, pokazy. Myślę, że jest to takie dopełnienie aktywności na terenie naszej gminy, poza świetlicami, różnymi domami ludowymi, klubami seniora, gdzie w zamkniętym obiekcie się spotykamy. Tutaj w plenerze, w pięknych okolicznościach przyrody, również z kulturą, ze sztuką będziemy mogli obcować. Pan wójt już wspominał o tym, że trwają prace, tak jak państwo widzą, już w tym momencie nad całą siecią tutaj transportową i logistyczną, czyli dojazdy, chodniki, deptaki, parkingi. Ale również warto wspomnieć, że tam za ogrodzeniem, którego właściwie budowa też już prawdziwego ogrodzenia trwa, również ulica uzyska zupełnie inny wygląd niż do tej pory. Tak, droga dojazdowa tutaj do tej inwestycji również zostanie przebudowana w ramach pozyskanych przez gminę dotacji. Zyska nawierzchnię tak zwaną asfaltową, także całość będzie po prostu kompleksowo funkcjonowała, tak aby zapewnić tutaj wygodny, bezpieczny dojazd do tego obiektu. I o ile pan wójt pamięta harmonogram pracy tutaj jeszcze, który nas czeka, i fundusze, które tu zostały, już pracują? Do końca bieżącego roku inwestycja zostanie zakończona. Myślę, że początek przyszłego roku, wiosna, jak tylko pogoda pozwoli, spotkamy się na inauguracji tego obiektu. Też kwestia, która przed nami, to tutaj zagospodarowanie pod względem, i to też dobra wiadomość dla miejscowej społeczności, bo w związku z działającą tutaj spółdzielnią socjalną, kuchnią, która tu powstanie, będą to też nowe miejsca pracy, więc też kolejny atut dla... Catering ze Strzaku. Catering ze Strzaku, dokładnie, dla miejscowej społeczności. Realizacja inwestycji odbywa się z funduszy zewnętrznych pozyskanych przez gminę, funduszy Unii Europejskiej. Na bieżąco ten kosztorys jest realizowany.